teraz głos świadkom. Pan Jarosław Bakalarz, proszę bardzo. Otóż ja przyjechałem w 1947 roku, ale wcześniej do Świętej Lipki z babcią, a później wujek na zabrał i zmieszkaliśmy w Czarnówce. No długi czas mieszkaliśmy później w Mazurkówce. No ja z Mazurkówki dojeżdżałem do Krynicka. No i tak pracowałem w prokuraturze długie lata i później zaczęliśmy budować domek. Ale została spóźniona domku i do rodzinnych i powiedziała nam, że po wchodzeniu pewnej sumy pieniędzy te domki zostaną wybudowane. W końcu tak wyszło, że spóźnienia wzięła pieniędzy, a domku nie chciała budować. Trzeba było szukać majstrów i samemu budować. Ponieważ ja tych majstrów nie znałem, to do mnie trafiali tacy majstrowie, co brali zaliczkę i po paru dniach już nie widziałem. Także póki wybudowałem dom, to zmieniłem chyba z pięciu majstrów. No i w końcu ten dom już nie wybudowali. W 1998 roku zamieszkaliśmy już w Pyrzycku. A jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie, no to może powiem, że tak ukraińskie koło powstało w 1974 roku. Ja zostałem przewodniczącym koła w 1976 roku. No i robiłem dużą działalność. W 1978 roku zorganizowałem taki zespół, nazywał się Kamy. Przez 12 lat organizowaliśmy koncerty, organizowaliśmy zabawy taneczne, obsługiwaliśmy wesela. Także w tym czasie bardzo dużo graliśmy w Warszawie, w Gdańsku, w Olsztynie. Także to była bardzo duża działalność. Oprócz zespołu zorganizowałem też chór. Przez 2 lata prowadziłem też chór. Także no to była taka wielka działalność. No ale także po 12 latach Sulicki moje wyjechała do Kanady i trzeba było ze zespołem się pożegnać. Tak samo chór tylko trwał 2 lata, bo ja chorowałem, jeździłem często do sanatorium i w tym czasie była przerwa. No i też nie było czasu prowadzenia. No to chyba wszystkie co miałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz powinno być wystąpienie profesora Łukowskiego, ale niestety technika. Zwalamy winę na technikę. My jesteśmy z nim połączeni, natomiast on nie może ze względów technicznych się z nami połączyć. Ja tutaj parę minut temu wyszedłem na zewnątrz i zadzwoniłem, telefonicznie się połączyłem, ale niestety ma jakieś kłopoty techniczne z komputerem i przykro nam. Może na następną ustawę. Także proszę Państwa, w związku z tym, że jakby jeden z głównych naszych prelegentów, nazwę to wypadł, to oddajemy Państwu głos. Proszę, może Państwo macie jakieś pytania do obecnych tutaj prelegentów, czy nie zgadzacie się z niektórymi tezami, które przedstawili, lub jakiekolwiek inne pytania. Proszę bardzo. To jest spotkanie z historią, a to są panowie historycy, więc można im śmiało każde pytanie zadać. Proszę Państwa, dla nas jest to bardzo cenne
tego typu spotkania są zawsze bardzo cenne, bo mamy okazję niejednokrotnie, jedne z ostatnich okazji, na spotkanie się z żywą historią. Państwo jesteście żywą historią, zwłaszcza ci, którzy mieli okazję osobiście doświadczyć tych początków funkcjonowania naszego miasta w tej rzeczywistości po 1945 roku. I tak naprawdę każda relacja, każde wspomnienie, czy teraz sprzedane, czy w jakiejkolwiek innej postaci, to jest dla nas szansa na udokumentowanie czegoś, co jest absolutnie niepowtarzalne, tak jak każdy z Państwa jest po prostu niepowtarzalny, więc będziemy wdzięczni za wszelkiego typu takie właśnie refleksje, krótkie wspomnienia, to co Państwo pamiętacie, jeżeli nie z autopsji, to może z tych opowieści rodzinnych, bo to też jakiś jest przekaz, który warto by było udokumentować.